Port Gdynia oraz władze miasta uzgodniły trasę Drogi Czerwonej. Inwestycja rozładuje natężenie ruchu w mieście, a także usprawni działalność portu. Już niebawem rozpocznie się budowa Drogi Czerwonej w Gdyni. Zarząd tamtejszego portu zawarł porozumienie z miejskimi władzami. My się dzisiaj technicznie i zbliżając się do celu porozumiewamy co do tego, jak trasa będzie przebiegać. Mówiła wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała. Droga wyniesie niecałe 10 km, będzie przedłużeniem obwodnicy Trójmiasta i bezpośrednim dwupasmowym ekspresowym łącznikiem z portem w Gdyni. Nam zależy na tym, aby Droga Czerwona, jej wykonanie i oddanie do użytku zbiegło się z oddaniem przez nas ważnej, sztandarowej inwestycji portu Gdynia, czyli portu zewnętrznego. Mówił prezes portu Gdynia Adam Meller. Bez drogi port zewnętrzny praktycznie nie będzie mógł funkcjonować. Droga rozładuje natężenie ruchu w mieście i usprawni tranzyt z portu. Ta inwestycja się zwróci bardzo szybko. Będzie niezwykłym motorem rozwoju nie tylko dla samej Gdyni, ale także dla otaczających nas gmin. W najbliższym czasie powstanie dokumentacja projektowa. Budowa ruszy dopiero po sporządzeniu planu technicznego. Inwestycja pochłonie 1,5 miliarda złotych. Koszty budowy pokryje rząd. Prace mają zakończyć się w 2027 roku.